Lubińskie należą do najmłodszych kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwsze zabytki sztuki nubińskiej zaczęły docierać już w latach 60. W 72 roku otwarto pierwszą galerię Faras. Zbiory z Faras pochodzą, jak sama nazwa wskazuje, z miejscowości o tej nazwie. Kiedy w roku 59 rząd Egiptu podjął decyzję o budowie w Asuanie nowej, wysokiej tamy, zorientowano się, że wody sztucznego zbiornika, który miał powstać pomiędzy pierwszą a drugą kataraktą na Nilu, stworzą jezioro. Pod taflą jeziora znajdą się zabytki kultury materialnej, zarówno egipskiej, jak i nubijskiej, o bezcennej wartości. Organizacja UNESCO, wspierając oba rządy, zwróciła się do Międzynarodowego Środowiska Archeologicznego z prośbą o udział w kampanii ratowniczej. Kampania mająca na celu ratowanie zabytków Nubii rozpoczęła się w latach 60. i trwała praktycznie rzecz biorąc do roku 1980, choć wody jeziora zalały ten teren znacznie wcześniej. Sporządzono listę stanowisk, które należało w pierwszej kolejności przebadać i ewentualnie usunąć znajdujące się tam dzieła sztuki, przenosząc je w nowe, bezpieczne miejsce. Profesor Michałowski, ówczesny szef Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Kairze i zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, stanął na czele ekipy, która jako przedmiot badań wybrała sobie niewielką miejscowość Faras, kilka kilometrów na południe od granicy z Egiptem. W Faras prowadzono już wcześniej badania. Na początku XX wieku zjawiła się tam misja brytyjska i misja amerykańska, których wykopaliska wykazały, że był to dosyć duży ośrodek miejski. W pobliżu terenu otoczonego murami znajdowały się cmentarzyska z bogato wyposażonymi grobowcami, także stanowisko rokowało nadzieję na dość spektakularne znaleziska. Profesor Michałowski spodziewał się, że w centrum terenu otoczonego murem, czyli w centrum dawnego miasta, znajdzie świątynię faraońską. W tym przekonaniu utrzymywały go leżące na powierzchni całego stanowiska bloki z inskrypcjami hieroglificznymi. Toteż, kiedy Polacy zjawili się w Faras, zdecydowano o wykopaniu rowu sondażowego przez wielki sztuczny pagórek, który niewątpliwie krył jakieś stare ruiny. Jednak już po kilku pierwszych dniach wykopalisk okazało się, że wnętrze pagórka, tak zwanego komu, kryło nie świątynię faraońską, ale katedrę biskupów Faras. Na dodatek ściany tej katedry pokryte były malowidłami. I tu pojawił się problem. Malowidła należało jak najszybciej zabezpieczyć, zdjąć ze ścian i wywieźć w bezpieczne miejsce. Jak wyglądała katedra, mogą Państwo zobaczyć, patrząc na makietę przygotowaną właśnie na pierwszą ekspozycję malowideł z Faras. Była to budowla trzynawowa, której wnętrze miało również nawę poprzeczną i przez to przybrało kształt zbliżony do krzyża. Po bokach naw znajdowały się rzędy kaplic. W jednym z narożników były pozostałości klatki schodowej prowadzącej do galerii na piętrze. Budowla poprzedzona była narteksem, a na zakończeniu nawy głównej znajdowała się półkolista apsyda wypełniona schodkową trybuną, tak zwanym syntrononem. Był to znak, że kościół należał do biskupa, czyli był kościołem biskupim katedrą, a w jednej z kaplic po południowo-wschodniej stronie odkryto basen chrzcielny, czyli basen chrzcielny, baptysterium i syntronon wskazywały, że mamy do czynienia z katedrą. Przy wschodniej fasadzie katedry dobudowane były dwie kaplice kryte kopułami i połączone z murem katedry tak zwanym westybulem. I tam na ścianach odkryto dwa pierwsze malowidła przedstawiające Matkę Boską i Archanioła Michała. Katedra zbudowana była w VIII wieku. Była dość dużą jak na owe czasy budowlą, ale archeolodzy też postanowili sprawdzić, czy pod spodem jednak nie kryje się świątynia faraońska. Kiedy wykonano wkopy sondażowe pod posadzkę katedry, okazało się, że są tam fundamenty wcześniejszego założenia, ale również kościoła na planie bazyliki
I kościół ten być może również miał malowidła, ponieważ w pierwotnym syntrononie z cegły mułowej odkryto jedno niewielkie malowidło wskazujące, że mogło być ich więcej. Niewątpliwie ta pierwsza katedra z VII wieku posiadała wystrój kamienny, były to reliefy, które zdobiły półkolistą ścianę apsydy i w tym pomieszczeniu eksponujemy właśnie fragmenty takiego fryzu biegnącego nad syntrononem. To jest fryz przedstawiający ptaki stojące między kolumnami i widź winnej latorośli. W tej sali urządziliśmy niewielkie lapidarium. Tutaj prezentowane są prawie wszystkie zabytki kamienne, które dotarły do Muzeum Warszawskiego. I pogrupowaliśmy je zgodnie z zasadą chronologii. Oczywiście na stanowisku znalezionych zostało wiele elementów pochodzących ze świątyń i budowli z okresu meroickiego, czyli z okresu królestwa, które istniało na terenie Nubii od III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery. Potem królestwo to upadło na skutek zapewne trudności ekonomicznych i najazdu króla Aksum, czyli króla etiopskiego. Potem pojawiły się trzy organizmy polityczne, Nobadia, Makuria i Alła. W pierwszej części tej ekspozycji mogą Państwo oglądać zabytki ze świątyń meroickich. One utrzymane są jeszcze w tradycji starożytnego Egiptu. Meroici bardzo chętnie naśladowali Egipcjan, zdobili swoje budowle w podobny sposób, jak robili to Egipcjanie, czcili też egipskich bogów. I wszystkie elementy zdobione są charakterystycznym motywem ureuszy, czyli rzędów kobr oraz dyskami solarnymi, uskrzydlonymi dyskami słonecznymi. W następnych częściach sali mamy już zabytki chrześcijańskie, między innymi nadproże, które łączy pewne elementy starożytne już z nowym elementem, jakim jest krzyż. Nadproże zdobione jest kwiatami lotosu i dwoma znakami Ankh, to jest egipski symbol życia, znak życia, który dla chrześcijan był znakiem krzyża. I dlatego przejęli ten znak, nadali mu troszeczkę zmienioną formę, ale on pojawia się często również na budowlach chrześcijańskich. W dalszej części zgromadzono nadproża i elementy drzwi, węgary, które zdobione są reliefami o motywach geometrycznych, roślinnych. Od czasu do czasu pojawiają się przedstawienia zwierząt, takich jak lwy czy ptaki z krzyżami na głowach, wskazujące, że są to już zabytki chrześcijańskie. Z drugiej strony mamy malowidła, które nie pochodzą z naw kościoła, ale z przedsionków, z klatki schodowej oraz z dwóch ścian na zewnątrz budowli, ponieważ przy południowym wejściu katedry znajdowały się dwa malowidła, które były malowane na ścianach zewnętrznych. Wśród tych malowideł są takie, które zostały ofiarowane do świątyni przez prywatnych wiernych, między innymi krzyż złoty, wysadzany klejnotami kruk z gemmata, ustawiony na czterech stopniach, czyli jakby kopia krzyża, który rzeczywiście stanął i w Rzymie, i w Konstantynopolu. Była to fundacja cesarza Konstantyna Wielkiego. Krzyż jest darem dla kościoła Faras, który składa kobieta, Paimy, córka Anny. Zostawiła ona obok wizerunku inskrypcję, w której prosi krzyż i Chrystusa o łaskę i o opiekę i zostawiła też swoje imię. Zresztą katedra Faras malowana była przez dłuższy czas z inicjatywy często zupełnie prywatnych, mało nam znanych może osób, wiernych kobiet, mężczyzn, ale też duchowieństwo. Zmarłych biskupów katedry faraskiej chowano na trzech nekropolach usytuowanych po wschodniej, południowej i zachodniej stronie świątyni. Były to krypty grobowe. Nad częścią tych krypt budowano również konstrukcje. Jedne przypominały egipską ławę, czyli mastabę, inne były niewielkimi budowlami z cegły mułowej, krytymi kopułą. Wewnątrz krypt grobowych archeolodzy znaleźli, ku zaskoczeniu, dary grobowe, ponieważ wiadomo było od dawna, że chrześcijan nie chowano z darami grobowymi, uważając, że jest to zwyczaj pogański, natomiast odstępstwo uczyniono dla biskupów katedry.
W kryptach grobowych znaleziono naczynia na wodę, w tym wypadku były to importowane z Egiptu tak zwane gulle z sitkami, które zatrzymywały wszelkie zanieczyszczenia. Znaleziono tam też lampki oliwne, które zapewne zostawiano zapalone, by płomień pochłaniał z powietrza krypty tlen i w ten sposób spowalniał rozkład zwłok. Znaleziono również amforę, prawdopodobnie zawierającą wino. Być może również pozostawiano im chleb jako wiatyk na ostatnią podróż. W grobowcach, które znaleziono po zachodniej i południowej stronie, w fasadzie tych grobowców mastab często wykonane były niewielkie nisze, w które wstawiano lampkę olejową. Jedną z takich nisz, wykonaną z bloku kamiennego, wykorzystano powtórnie jako element do budowy katedry. Jest to niszka pochodząca z którejś z nekropolii chrześcijańskich, ozdobiona wzorem krzyża, służąca jako osłona lampki olejowej. W jednym z grobowców znaleziono też pozostałości szaty biskupiej oraz krzyża, który miał na piersi pochowany w początkach XI wieku biskup Joannes. Na ścianach kaplic wznoszonych nad grobami czy też w fasady mastab wmurowane były inskrypcje grobowe, w których obok imienia biskupa zawarte były teksty modlitw liturgicznych, są to modlitwy za zmarłych, standardowe modlitwy, które wypisywano i każdy przechodząc do katedry mógł przeczytać, kto w danym grobowcu spoczywał. Jedną z sal muzealnych w ekspozycji Faras postanowiliśmy przeznaczyć na gabloty, w których prezentowane są krzyże. Krzyże pochodzące z zbiorów doktora Wacława Korabiewicza, polskiego lekarza pracującego wiele lat w Etiopii oraz profesora Stanisława Chojnackiego, również badacza polskiego, zaangażowanego w tworzenie Muzeum Sztuki Etiopskiej w Addis Abebie. Kolekcję wzbogacają też krzyże z naszych własnych zbiorów. Są to przedmioty służące zarówno osobom prywatnym, jako takie przedmioty dewocyjne, jak i krzyże pełniące określone funkcje liturgiczne. Głównie są to przedmioty pochodzące z Etiopii. Krzyże etiopskie noszone przez duchowieństwo, krzyże służące do noszenia w procesjach, a także krzyże wykorzystywane w trakcie liturgii do dawania wiernym określonych sygnałów i do błogosławieństwa. Każdy z tych przedmiotów jest inny. Wszystkie wykonywane były pojedynczo, jako pojedyncze egzemplarze, zdobione bardzo bogatymi ornamentami geometrycznymi, przedstawieniami figuralnymi, wzorowanymi na przedstawieniach europejskich, ale także ornamentem roślinnym, który podkreślał rolę krzyża jako drzewa życia, drzewa, które przyniosło człowiekowi zbawienie. Przedstawienia wzorowane są też na różnych rzeźbach afrykańskich, niektóre wręcz przypominają nam statuetki bóstw afrykańskich, inne zdobione są wizerunkami ukrzyżowanego Chrystusa i te niewątpliwie pochodzą z wzorników europejskich przywożonych do Nubii przez misjonarzy jezuickich. W sali na podwyższeniu w 10 gablotach prezentowane są znaleziska pochodzące zarówno z stanowiska archeologicznego w Faras, jak i innych stanowisk na terenie Sudanu, ale też w Egiptu, czyli ze Starej Dongoli i z Etfu z Tel Atrib. Są to głównie naczynia ceramiczne. To jest zabytek, który pojawia się najczęściej na wykopaliskach, bardzo ważny, ponieważ ma znaczenie, możemy zgodnie z ceramiką wydatować stanowisko, ale też inne znaleziska, takie jak pieczątki, odciski stempli, fragmenty tkanin koptyjskich, fragmenty drewnianych przedmiotów zdobionych ornamentyką oraz inne pieczęcie, stele grobowe, niewielka kolekcja zabytków bizantyńskich, to głównie ikona Matki Boskiej Hodegetrii oraz reliefy z kości słoniowej i monety bizantyńskie, złote i wykonane z metali mniej szlachetnych.
Oczywiście zdejmowanie malowideł było sprawą trudną. Poświęcono na to 2 sezony wykopaliskowe. Lica zabezpieczano mieszaniną wosku i kalafonii, którą na gorąco wprasowywano przez bibułkę japońską i gazem w powierzchnię wszystkich malowideł. Potem piłami odcinano je od ścian, składano do skrzyń, usuwano z odwrocia nadmiar zasolonego tynku i tak zapakowane zabytki przewożono do muzeów w Chartumie i Warszawie. Warto wspomnieć, że po raz pierwszy w dziejach muzeum udało się pozyskać do kolekcji tak duży zespół malowideł, bo prawo archeologiczne w większości państw zabrania wywozu czegokolwiek, co odkryto w trakcie wykopalisk. W okresie kampanii nubijskiej prawa archeologiczne i Egiptu, i Sudanu zostały zmienione. Tak więc z Sudanu można było uzyskać nawet połowę malowideł i połowę w ogóle wszystkich zbiorów. Odkryto ponad 150 przedstawień na ścianach, z tym, że około 120 dość dobrze zachowanych, które zdjęto. Część zostawiono na ścianach, ponieważ nie było już czasu, żeby zabezpieczyć i zdjąć wszystko. Polacy uzyskali ponad połowę, czyli 67 malowideł inskrypcji na tynku i one znalazły się w Warszawie, gdzie przez blisko 8 lat poddawano je zabiegom konserwatorskim, żeby potem urządzić stałą galerię Faras imienia profesora Michałowskiego. Kiedy po zakończeniu prac w Faras przystępowano do podziału znalezisk, tak zwanego partażu, wszystkie malowidła podzielono na 2 grupy. W jednej grupie były malowidła najwcześniejsze, czyli te z pierwszej warstwy tynku z VIII i początków X wieku. W drugiej dominowały malowidła późniejsze, często bardziej barwne i może nawet ikonograficznie ciekawsze. Profesor Michałowski zdecydował się na pierwszą grupę, tak więc do zbiorów trafiło więcej malowideł z najstarszej warstwy tynku. Jesteśmy w narteksie kościoła, czyli no mówiąc naszym językiem, w kruchcie, w której pozostawali ci wierni, którzy mieli coś na sumieniu, musieli odbyć pokutę i w trakcie nabożeństwa nie wchodzili do nawy kościoła, tylko modlili się właśnie w narteksie. Do muzeum trafiła większość przedstawień z tego pomieszczenia i do najciekawszych należą te, które znalazły się na zachodniej ścianie. Ja stoję przed malowidłem przedstawiającym Matkę Boską Eleuzę, namalowanym w niewielkiej niszy, która powstała po zamurowaniu głównego wejścia do kościoła. To wejście na osi budowli zostało zamknięte z nieznanych nam powodów przed 923 rokiem. Potem w miejscu, gdzie były schody prowadzące do kościoła, powstał grobowiec biskupów. I tam znaleziono inskrypcję, epitafia pochowanych w nim hierarchów. Jedno z tych epitafiów datowane było na 923 rok, czyli wiadomo, że w tym roku już wejście było zamurowane. Na początku, na pierwszej warstwie tynku, z dwóch stron wejścia, bądź też już zamurowanego wejścia, widniały wizerunki archaniołów Gabriela z mieczem i Michała trzymającego w ręce trąbę. Obaj archaniołowie ubrani są w szaty cesarza bizantyńskiego, tunikę i loros. W jednej ręce trzymają okrągły przedmiot, czyli dysk lub kulę, symbol cesarskiej władzy nad światem. W drugiej atrybuty charakterystyczne, prawdę powiedziawszy, dla bardzo niewielkiej grupy tego typu przedstawień. Archanioł Gabriel trzyma wyciągnięty z pochwy nagi miecz, który unosi do góry. Archanioł Michał trzyma zakrzywiony róg, jest to trąba, która charakteryzuje go jako herolda zapowiadającego nadejście Chrystusa na sąd ostateczny. Być może oba te przedstawienia miały przypominać wiernym, którzy byli grzesznikami pokutującymi, o zbliżającym się dniu sądu i czekających ich karze. Skrzydła archaniołów uniesione były do góry i tworzyły coś w rodzaju baldachimu nad siedzącą w niszy Matką Boską, trzymającą na kolanach małego Chrystusa. To malowidło zachowało się bardzo fragmentarycznie, przechowywane jest w magazynie muzealnym. To, które widzimy w ekspozycji, jest najpóźniejsze w tym miejscu, pochodzi z XII wieku. Mogą Państwo zwrócić uwagę na różnice stylistyczne między przedstawieniami najwcześniejszymi, a przedstawieniami powstającymi na trzeciej warstwie tynku. Pierwsze są bardzo surowe, proste,
ujęte wyraźną, ciemną linią konturu, wypełnione dość jednolitą plamą barwną. Twarze są bardzo schematyczne, ograniczone do kilku najważniejszych rysów. Malowidła późniejsze są dużo bogatsze, bardziej barwne. Matka Boska stoi na tle ciemnego, nocnego nieba usianego gwiazdami. Jest ubrana w bardzo bogaty strój, zdobiony perłami, klejnotami. Na głowie ma koronę, która jest bardzo charakterystyczna dla wielu przedstawień nubijskich, prawie w ogóle niespotykana w malarstwie na wschodzie, ani w syryjskim, ani w bizantyńskim. Tak więc zastanawiamy się, czy malarze, którzy tworzyli takie przedstawienia, sami wymyślali tego typu wizerunki, czy też wzorowali się na przedstawienia, które mogły docierać, na wzorach docierających z południa Europy Zachodniej, na przykład z Italii czy z Francji, gdzie takie przedstawienia Marii jako królowej, jako cesarzowej pojawiają się bardzo często. Matka Boska trzyma w dłoni chusteczkę, to jest z kolei element bizantyński, element stroju wysoko urodzonej bizantyńskiej damy dworu, królowej, cesarzowej. W północnej nawie katedry, która przeznaczona była dla żeńskiej części kongregacji, zachowało się wiele przedstawień patronki katedry, Matki Boskiej z Małym Chrystusem, ale też przedstawienia świętych niewiast oraz portrety fundatorek, z których inicjatywy powstało wiele malowideł. Jedno z przedstawień, zachowane jedynie fragmentarycznie, ukazywało świętą Annę. Jest to postać, której nie spotkamy w żadnej z czterech Ewangelii, natomiast występuje w apokryficznej Ewangelii, która powstała prawdopodobnie w Egipcie na początku II wieku. Anna uważana jest za Matkę Najświętszej Marii Panny, czyli babkę Jezusa Chrystusa. Według tradycji Anna i Joachim, dwoje bogatych Żydów mieszkających w Jerozolimie, nie mogło doczekać się potomka. Uważano to za hańbę, więc Anna bardzo dotkliwie odczuwała swoją bezpłodność, modliła się do Boga, prosząc Go o łaskę, o zmiłowanie. I pewnego razu stanął przed nią anioł i powiedział, że oto Bóg wysłuchał twoich modlitw, poczniesz i porodzisz. Takie samo widzenie miał jej mąż Joachim, który w tym czasie przebywał poza Jerozolimą. Kiedy małżonkowie spotkali się, opowiedzieli sobie nawzajem o tym widzeniu i oczekiwali na rezultaty spotkania z aniołem. Po 9 miesiącach Anna urodziła córkę, którą z radością ofiarowała Bogu i kiedy Maria dorosła, została przekazana do świątyni jerozolimskiej, gdzie miała dorastać razem z innymi młodymi dziewicami i uczyć się tkania. One miały tkać zasłonę do świątyni jerozolimskiej. Wizerunek świętej Anny jest niespotykany nigdzie indziej z uwagi na gest świętej. Anna trzyma palec wskazujący na ustach. Bardzo prosty gest, który wszyscy odczytujemy dość jednoznacznie jako nakaz milczenia, być może miał też inne znaczenie. Być może Anna wskazuje tutaj na pewną tajemnicę związaną z osobą jej córki, ponieważ jeden z doktorów Kościoła pisał, że trzy tajemnice, jakie dokonały się w związku z Marią, dokonały się w ciszy Bożej. To poczęcie przez nią syna, śmierć tegoż syna i samo jej poczęcie. Anna ukazana jest jako młoda kobieta. Inskrypcja mówi nam, że jest to Anna, matka Teotokos, święta i ma. I to tekst się urywa. Po tych słowach ma można domniemywać, że święta i Maria. Ponieważ wizerunki świętej Anny wzorowane były na wizerunkach Matki Boskiej, zapewne Anna siedziała bądź też stała, trzymając małą Marię na kolanach. Jest to jeden z ładniejszych wizerunków, który powstał na pierwszej warstwie tynku. Datowany jest różnie, w zależności od autora piszącego, na 8 bądź 9 wiek. Prawdopodobnie jednak powstał w IX wieku, kiedy kult świętej Anny rozwijał się też z inicjatywy cesarzy bizantyńskich, którzy fundowali dla tej świętej kościoły. Powstawały w nich wizerunki. Być może jeden z takich wzorów trafił do Nubii i również w Faras została namalowana święta Anna. Na ścianach katedry zachowały się nie tylko wizerunki osób boskich, postaci aniołów, świętych, świętych biskupów czy wojowników, ale także wiele portretów. Portretów nubijskich dostojników kościoła,
i dostojników dworu, w tym władców i namiestników królewskich. Jeden z takich portretów przedstawia ciemnoskórego biskupa Petrosa, który został przedstawiony ze swoim świętym patronem stojącym za jego plecami. Jest to święty Piotr Apostoł, wiemy to dzięki inskrypcji zachowanej wokół głowy postaci, który stojąc z tyłu za biskupem kładzie obie dłonie na jego ramionach, chcąc tym gestem pokazać, że władza biskupa pochodzi bezpośrednio od władzy apostołów. Wizerunek namalowany był obok portretu króla nubijskiego, który został przedstawiony ze swoją patronką i patronką katedry, Matką Boską z Małym Chrystusem. Wizerunek ten jest mocno zniszczony, można dostrzec jednak gest dzieciątka, który kładzie dłoń na zamkniętej koronie króla nubijskiego. W ikonografii sztuki cesarskiej i bizantyńskiej był to gest wskazujący, że mamy do czynienia z przedstawieniem koronacji królewskiej. Tak więc w Nubii jest to jedno z najstarszych przedstawień inwestytury króla przez Małego Chrystusa. Jedno z najstarszych takich przedstawień, które ukazują inwestyturę nie władcy bizantyńskiego, ale króla całkowicie od niego niezależnego. Takie wizerunki rozmieszczane w różnych świątyniach na terenie Królestwa Nubijskiego miały pokazywać, że jego władca jest władcą niezależnym, a swoje panowanie zawdzięcza jedynie łasce Boga, jest władcą z Bożej łaski. Jest to jedno z najstarszych malowideł w katedrze, a zarazem najpóźniejszych, ponieważ było widoczne od początku jej powstania do końca działalności czy pełnienia przez świątynię funkcji liturgicznych. Jest to najstarsze malowidło w katedrze, wykonane w VIII wieku na tynku znacznie różniącym się od tynków położonych w innych częściach kościoła. Jest to tynk wapienny, na którym namalowano postacie 12 apostołów podzielonych na dwie grupy stojące po bokach Matki Boskiej. Najstarsza Matka Boska w tym miejscu, ponieważ tę, którą widzimy obecnie, jest to trzecie jej przedstawienie. Najstarsza ukazana była tronująca z Małym Chrystusem na kolanach, przemalowana później na inną Matkę Boską tronującą. Wreszcie prawdopodobnie w X lub XI wieku Matka Boska stanęła już za królem, którego portret pojawił się w środku. Być może władca ten, jeden z władców z dynastii Zachariasza, takiego uzurpatora, który objął tron królewski i jego potomkowie sprawowali władzę w Nubii przez kilkaset lat, był bogatym patronem świątyni, w związku z czym jego portret trafił do apsydy. Król ubrany jest w szaty wysokiego dostojnika dworu bizantyńskiego, Matka Boska stojąca za jego plecami, trzymająca w rękach dzieciątko, kładzie dłonie na jego ramionach, prezentując swojego wybrańca zgromadzonym w kościele wiernym i ukazując, że jest on władcą z Bożej łaski. Obok króla widoczne jest inne przedstawienie i z lewej i z prawej strony domalowali się jeszcze kolejni władcy nubijscy. Wizerunek jednego zachował się bardzo dobrze, powstał w prostokącie pokrytym szarą warstewką kaolinu. Ukazuje władcę stojącego pomiędzy małymi postaciami Matki Boskiej i Chrystusa. Z drugiej strony powstał podobny wizerunek, ale pozostały po nim jedynie nikłe ślady zielonej barwy, którą malowane były detale jego szaty. Na końcu kolegium apostolskiego po lewej stronie można zauważyć postać ciemnoskórego biskupa, który stoi ostatni w szeregu apostołów. Wyobrażony był również ze swoim świętym patronem. W tej postaci pozostały jedynie białe palce widoczne na ramionach dostojnika. Interesujący jest strój biskupa, ponieważ jego omoforion, czyli taka szarfa noszona na ramionach, opadająca z przodu do stóp, ozdobiona jest niewielkimi wizerunkami świętych biskupów. To jest jedyne takie przedstawienie w katedrze, gdzie biskup ma na szatach wizerunki swoich świętych poprzedników. Ponieważ malowidło było widoczne przez cały czas funkcjonowania świątyni, a ulegało zapewne uszkodzeniom, poprawiano je wielokrotnie.
Widać te poprawki bardzo wyraźnie. Najstarsze fałdy szat układają się miękko, tworzą w miarę realistyczne fałdy, natomiast te późniejsze malowane są prostymi, pionowymi liniami, często fałdy są dłuższe niż same szaty. Zmieniano układ rąk postaci. W wielu miejscach podczas czyszczenia malowidła stwierdziliśmy, że ręce zostały zamalowane, obok nich namalowano inne ręce, podobnie stopy. Tak więc malowidło tworzy coś w rodzaju trudno czytelnego dla nas palimpsestu. Kiedy skrzynie z przedstawieniami trafiły do Warszawy, oczywiście wszyscy pisali wtedy o freskach z Faras. Prawda jest jednak inna, nie są to freski, ale malowidła wykonywane na suchym tynku. Fresk powstaje na tynku mokrym. Te malowidła namalowane zostały na tynku suchym, co jest zrozumiałe. W tamtejszym klimacie tynk, nawet jeśli był przez chwilę mokry, bardzo szybko sychł i wykonanie klasycznego fresku nie byłoby możliwe. Poza tym freski powstawały na tynkach wapiennych. W katedrze kładziono głównie tynki mułowe, które pokrywano warstwą pobiały. Oh,